Dzień dobry moi kochani, witam Was jak zwykle z mojego małego saloniku w Wiedniu. Stęskniłam się troszkę za tą moją kanapą i za tym moim miejscem, z którego tak często kiedyś Wam nagrywałam. Ponieważ siedzę na kanapie, więc dzisiaj będą takie pogaduchy do poduchy, czyli taki odcinek kanapowy. Na początku chciałam wszystkim babciom i wszystkim dziadkom, którzy mnie dzisiaj oglądają, złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji, kochani, Waszego święta. Życzę Wam dużo, dużo zdrówka, dużo pomyślności, uśmiechu na twarzy, optymizmu, żeby Wam się jeszcze chciało spełniać Wasze marzenia. Dopóki będziecie mieli swoją duszę młodą, będziecie wiecznie młodzi. I nie zapominajcie, uśmiechajcie się pomimo tego, że no, czas mamy jaki mamy, ale miejmy nadzieję, że będzie lepiej. Życzę Wam dużo miłości, dużo słoneczka. No i cóż, moi drodzy, jeszcze raz wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Moi drodzy, dzisiejszego odcinka miało tak naprawdę nie być, ale jeżeli ja się przed Wami tutaj i teraz nie wygadam, to po prostu się uduszę. Muszę to powiedzieć i jeżeli będę obok pewnych spraw przechodziła obojętnie i nie będę na nie zwracała uwagę, to jest jednoznaczne z tym, że daję na to przyzwolenie. A ja się z niektórymi rzeczami nie zgadzam i nie pozwolę na to, żeby pewne rzeczy działy się na naszym kanale. Mówię oczywiście o hejcie, który pojawił się pod ostatnim moim filmikiem. W tej chwili już tego komentarza nie znajdziecie, ponieważ bardzo szybko został usunięty po tym, jak w poniedziałek nagłośniłam tą sprawę. I część z Was zdążyła zapoznać się z tymi wstrętnymi komentarzami. Kto jeszcze nie miał okazji zobaczyć, jacy wstrętni i ohydni zdarzają się jeszcze ludzie, no to zaraz Wam tutaj pokażę, ponieważ ten jeden z tych wstrętnych komentarzy, ponieważ oczywiście wszystkie screeny tych komentarzy mam, i nic w internecie raz opublikowane nie ginie. I wszystkie osoby, które chcą hejtować, muszą wiedzieć o tym, że jak napisał pan pod tym hejtem, napisał komentarz, pozdrawiam tego pana za bardzo mądry komentarz. Był komentarz taki, że w internecie nikt nie jest anonimowy. Ja w swoim studiu YouTube, pomimo że na oficjalnej stronie YouTube'a osoba skasuje komentarz, ja w swoim studiu nadal te komentarze widzę. I oczywiście ta osoba została już zgłoszona. Także ja nie będę takich komentarzy usuwała, ponieważ jest to dowód w sprawie potrzebny mi później do zgłoszenia i osobę, która hejtuje, można bardzo szybko namierzyć, ponieważ każdy komputer, każdy telefon posiada swój adres IP i naprawdę nie jest ciężko namierzyć takich osób. Dlatego, jeżeli ktoś już wyraża swoją opinię, to proszę to robić w sposób kulturalny, w sposób mądry. Ja nie zabraniam krytyki i ja nie zabraniam wyrażania swojego zdania, ale nie pozwolę na naszym kanale na chamstwo, ponieważ moi widzowie w przeważającej części są to ludzie bardzo mądrzy, kulturalni, oczytani, i wiedzą, po co tutaj przyszli. Nie po to, żeby obrażać kogokolwiek, ale dlatego, że chcą się czegoś dowiedzieć i po prostu nas lubią.
Moi drodzy, ja decydując się na otworzenie tego kanału, nagrywania dla Was filmów, opowiadania Wam o Turcji, przedstawieniu mojego partnera Kajana, wiedziałam, że narażam się na krytykę, że nie będą tylko i wyłącznie pod moimi filmikami pozytywne komentarze, że będą zdarzać się osoby, które mają odmienne zdanie, że nie do końca nas lubią i nie do końca nam dobrze życzą. I to jest jak najbardziej normalne, ja na taki hejt przygotowana byłam, ale jestem właścicielką tego kanału i nie pozwolę, żeby tutaj jakieś osoby były aroganckie, w sposób tak agresywny wyrażały swoje opinie, żeby tutaj wylewały swoje frustracje. Takich po prostu osób tutaj nie chcę widzieć. Chcę, żeby ten kanał jednak zachował jakiś poziom kultury. Moi drodzy, sam hejt w internecie nie jest rzeczą jakąś bardzo niebezpieczną, tym bardziej jeżeli jest to hejt wyrażany w formie pisemnej, ale jeżeli razem z hejtem dochodzą jakieś groźby, no to wówczas jest to już czyn karalny i dlatego należałoby uważać na to, jaki komentarz wstawia się pod jakimś filmem. Skąd bierze się w ogóle hejt? Skąd w ogóle biorą się hejterzy i biorą się tacy ludzie, którzy potrafią nas nienawidzieć tak naprawdę za nic, bo nie znają nas osobiście, nigdy z nami się nie zetknęli, nigdy z nami nie rozmawiali, a pomimo tego nienawidzą nas albo pewnej grupy ludzi. Więc hejt przeważnie bierze się z tego, że mamy strach przed nieznanym. To, co jest nam obce, boimy się tego. Hejt może wziąć się również z tego, że nie mamy samoakceptacji, nie akceptujemy pewnych cech u siebie, a jeżeli widzimy te cechy u innych osób, to wzbudza to nasz niepokój i wówczas budzi to naszą frustrację. Również jeżeli brakuje nam czegoś w życiu, a widzimy na przykład to u innej osoby, na przykład nie stać mnie na kupno auta, a nasz sąsiad sobie kupił pięknego Mercedesa, no to wówczas nie pójdziemy, nie pochwalimy go, że ma takie piękne auto i nie cieszymy się razem z nim, tylko ten nowy zakup właśnie wzbudza w nas zazdrość, wzbudza nas bardzo negatywne emocje, wzbudza w nas wręcz zawiść i tylko dlatego, że sąsiad kupił sobie auto, zaczynamy tego sąsiada nienawidzieć. Jeżeli na przykład jesteśmy singlami, nie możemy znaleźć sobie odpowiedniego partnera, a widzimy, że na przykład nasza koleżanka zakochała się w zabójczo przystojnym facecie, no i układa im się fajnie związek, a ja niestety jestem nadal sama. Wówczas zaczynamy nagle pałać do tej naszej koleżanki wielką nienawiścią, wielką zazdrością. Więc generalnie ludzie, którzy nie są spełnieni życiowo, ludzie, którzy mówi się, że mają w życiu wiecznie pecha, nie akceptują pewnych cech u siebie, właśnie są bardzo podatni na to, żeby zacząć inne osoby krytykować, hejtować i bez uzasadnionej przyczyny te osoby
nienawidzieć. I tak jak powiedziałam, dopóki jest to tylko taka nienawiść jakaś słowna, nie jest to aż tak bardzo złą rzeczą, ale kiedy tutaj dochodzą jakieś konkretne już groźby, jak w moim przypadku mieliście okazję zobaczyć, no to niestety są to już czyny karalne. I co jest bardzo ważne, moi drodzy, na hejt tego typu musimy reagować. Nie możemy przechodzić nad takim hejtem do porządku dziennego, ponieważ te słowa, które zostały napisane, mogą zostać realnie zrealizowane, zmaterializowane i może okazać się, że osoba hejtowana rzeczywiście może znaleźć się w jakimś realnym zagrożeniu fizycznym. Pamiętajcie, nie możemy puszczać takiego hejtu mimo uszu. Moi drodzy, ja muszę od razu Wam zaznaczyć, że mnie osobiście ten komentarz nie dotknął, ponieważ wiem, jacy ludzie są podli i wiem, że niektórzy myślą, że w internecie to jestem anonimowy, więc mogę sobie wszystko pisać i tak dalej. Ale chciałam i dlatego zostawiłam ten komentarz, chciałam, żebyście wiedzieli, jacy ludzie potrafią być zamknięci na inne kultury, na inne kraje, w jakim zaściankowym jeszcze świecie żyją. Ja czasami naprawdę uwierzyć nie mogę, że w XXI wieku jeszcze tacy ludzie chodzą po świecie. I czasami, jak czytam właśnie takie komentarze, to zaczynam wątpić, czy to, co robię, to w ogóle ma sens. Ja w kwietniu miną 2 lata, jak prowadzę ten kanał. I ten kanał właśnie powstał po to, takie było założenie, żeby przedstawić Wam, przybliżyć Wam Turcję, pokazać Wam kulturę Turcji, mentalność tych ludzi, mówić, co jest dobre w tym kraju, co mi się podoba, a co mi się nie podoba, żeby przekazać Wam wiele fajnych rzeczy, fajnych ciekawostek na temat tego kraju, żebyście po prostu lepiej poznali ten świat. Ale kiedy czytam takie komentarze, no to zaczynam wątpić, czy to, co robię, to ma w ogóle sens. No bo z tego, co widzę, no to jednak jeszcze mamy sporo ludzi, którzy, nie wiem, żyją w XVIII wieku, nie mają telewizji, radia, książek, a przede wszystkim są tak bardzo zawistni, tak bardzo zamknięci na inność. Nie chcę tutaj używać innych brzydkich słów, ale po prostu to jest porażające. Jeżeli coś mnie nie interesuje, to po prostu nie wchodzę na kanał, nie słucham, no bo po prostu jest mi to może nawet nieobojętne, bo to nie jest obojętność. Nie lubię i kropka, tak? Ale wejść tylko po to, żeby kogoś wyzywać od terrorystów, od oszołomów, od idiotów, to jest właśnie dla mnie najgorsze. I naprawdę nie potrafię nawet znaleźć takie cenzuralne słowa, które określiłyby tych ludzi. Także ja naprawdę osobiście tym się wcale nie przejęłam i w ogóle mnie to nie dotknęło, ale ta osoba też obraziła poniekąd moich widzów, ponieważ moi widzowie, uważam, no to naprawdę bardzo światli ludzie, bardzo fajni ludzie i jeżeli taka wstrętna hiena między nami się pojawia, naprawdę powinna być napiętnowana i powinniśmy pokazać właśnie takim ludziom, że są w głębokim błędzie i powinni otworzyć i swoje oczy, zdjąć te klapki ze swoich oczu.
Czy to, że Hitler w czasie II wojny światowej wymordował tylu Polaków, to znaczy, że w tej chwili powinniśmy unikać Niemców? Ja tutaj w Austrii mam wielu znajomych, którzy właśnie pochodzą z Niemiec i są naprawdę fajnymi ludźmi, i ja nie mogę tych młodych ludzi obwiniać za to, że Hitler był oszołomem i wymordował tylu ludzi. Więc też nie możemy wszystkich, na przykład Turków, wsadzać do jednego worka i mówić: ty jesteś mordercą, ty jesteś terrorystą, tylko dlatego, że jakiś oszołom gdzieś podłożył bombę. No ludzie, no nie dajmy się zwariować. Osoby, które tak mówią, szerzą mowę nienawiści, a to jest naprawdę jest na to kodeks karny. Ja nie wiem, czy wszyscy, którzy tak źle wypowiadają się, zdają sobie z tego sprawę, że to są sprawy karalne. Powtarzam jeszcze raz, w internecie nikt nie jest anonimowy. Wystarczy sobie naprawdę bardzo mało trudu zadać, żeby taką osobę namierzyć. Ludzie, wypowiadajcie swoje opinie, ale w sposób mądry i przemyślany. Ktoś, kto nazwał Kajana terrorystą, ja się pytam i napisałam to też w komentarzu, czy spotkałeś się kiedyś? Czy spotkałaś się kiedyś z Kajanem? Czy zamieniłeś z nim choć jedno słowo? Czy znasz historię jego rodziny? Czy wiesz, kim jest? No nie, na pewno nie. Ale obrzucać kogoś z błotem jest bardzo, bardzo łatwo. To, w jaki sposób wyrażamy swoje zdanie, formujemy własne wypowiedzi, świadczy tylko i wyłącznie o nas. I niestety, czytając komentarz pani Natalii P., no nie mam o tej osobie najlepszego zdania, więc raczej tutaj bym radziła trochę większą powściągliwość. Pani Natalia twierdzi, że jest katoliczką. Droga pani, ja również posiadam na swojej szyi krzyżyk, również jestem chrześcijanką i mój muzułmanin Kajan nie zrywa mi tego krzyża z mojej szyi, pozwala mi chodzić do kościoła. Nawet powiem więcej, kilka razy był ze mną w kościele i nie ma nic przeciwko temu, żebym kochała Boga i była osobą wierzącą. Pani deklaruje, że jest osobą wierzącą. Droga pani, ja również jestem chrześcijanką, ale nie przypominam sobie, żeby nasza religia zachęcała do nienawiści czy do poniżania osób, które są innego wyznania. Powiem nawet więcej, Jan Paweł II dążył do wzajemnego dialogu pomiędzy religiami. I przytoczę pani nawet tutaj tekst, który wygłosił Jan Paweł II, kiedy spotkał się właśnie z młodymi muzułmaninami. My, chrześcijanie i muzułmanie, mamy wiele rzeczy wspólnych jako wierzący i jako ludzie. Żyjemy w tym samym świecie, naznaczonym wieloma znakami nadziei, ale również wieloma znakami budzącymi obawy. Abraham jest dla nas tym samym wzorem wiary w Boga, poddania się Jego woli i ufności w Jego dobroć. Wierzymy w tego samego Boga, Boga jedynego, Boga żyjącego, Boga, który stwarza wszechświat i swoje stworzenia doprowadza do doskonałości. Nie kłóćmy się, nie walczmy. Starajmy się znaleźć wspólne mianowniki. Pani pała nienawiścią, ale to tylko i wyłącznie świadczy o pani.
Jeżeli ten komentarz miał na celu obrażenie nas, sprowadzenie nas do parteru i zmieszanie nas z błotem, no to niestety nie udało się to pani. My znamy swoje wartości, wiemy, co sobą reprezentujemy. Pani niestety tutaj pokazała poziom zerowy. Jeszcze raz przypominam wszystkim, jeżeli ktoś ma ochotę nas hejtować, pamiętajcie, nie jesteście anonimowi, a na mowę nienawiści w kodeksie karnym jest paragraf. I pomimo, że nawet usuniecie ten komentarz, ja u siebie w studiu te wszystkie komentarze mam. Ja zapraszam wszystkich do szczerej dyskusji, zapraszam do komentowania, do dzielenia się swoją opinią, do wyrażania swojego zdania, ale proszę to robić, jeszcze raz powtarzam, w sposób mądry i przemyślany. Obrzucanie się błotem naprawdę nikomu nie służy. A teraz przepraszam moich widzów, że musiałam taki odcinek dzisiaj nagrać, ale chciałabym, żebyście wiedzieli, co się dzieje na naszej społeczności, co się dzieje na naszym kanale i jakie również osoby tutaj do nas zaglądają. To, że mówię w tej chwili o tym hejcie, nie oznacza, że taki komentarz, tego typu komentarz po raz pierwszy się pojawił. Nie, tych komentarzy było już więcej od różnych osób albo od tej samej pod różnymi nickami, ale pierwszy raz postanowiłam pokazać Wam taki komentarz i skomentować go, opowiedzieć Wam o nim. Tego typu komentarze nie zdarzają się tylko i wyłącznie na naszym kanale. Niestety, takich ludzi jest więcej i pod filmami osób innych, również na innych kanałach pojawiają się takie komentarze. Na przykład, masz troje dzieci, oj, to ten twój Turek to jest dzieciorób. Uciekaj od niego jak najszybciej. Albo komentarze na przykład typu, oj, to ty sypiasz w jednym łóżku z koziepcą. Przepraszam za wyrażenie, ale to po prostu był cytat. Albo na przykład, ty się nie boisz w jednym mieszkaniu mieszkać z terrorystą, który podkłada bomby. Tak, moi kochani, no tego typu są po prostu wstrętne komentarze, no ale cóż, nic na to nie poradzimy. Jedyną rzeczą, jaką możemy zrobić, jest to piętnowanie takich osób, uświadamianie ich. Nie wiem po prostu, co jeszcze mogłabym zrobić na moim kanale, o czym jeszcze opowiedzieć, żeby w końcu do tych ludzi dotrzeć, ale ja uważam, że jeżeli po prostu ktoś ma w głowie nie po kolei, to do niego nic nie dotrze. Ale chciałabym, żeby ten ktoś znał opinię moją oraz moich widzów, bo jeżeli ktoś nas obraża, automatycznie dla mnie obraża moich widzów, bo jeżeli ja żyję z idiotą i terrorystą, no to ktoś, kto ogląda moje filmy, również popiera idiotyzm i popiera terroryzm. Na to wychodziłoby według tych osób, kierując się logiką. Ale moi drodzy, my się nie damy. Ja będę robiła dalej swoje, chociaż mówię, po prostu czasami mam już chwilę zwątpienia, czy to, co mówię, to nie jest jak grochem o ścianę. Ale uważam, że jeżeli chociaż jakąś małą grupkę osób przekonałam do tego, że Turcja to jest piękny kraj, warto tam pojechać, a Turcy są naprawdę bardzo miłymi i całkiem normalnymi osobami, nie wszyscy są terrorystami, no to uważam, że jest to już jakiś postęp, no i jakiś mój taki malutki sukcesik. Kochani, będę pomału kończyła. Przepraszam Was jeszcze raz za ten odcinek, ale naprawdę, ja wiedziałam, że jak się nie wygadam i jak po prostu nie powiem tego, to się uduszę i ja nie mogę po prostu tego przemilczeć. Moi kochani, życzę Wam wszystkiego dobrego, dużo zdrówka, miłego weekendu, trzymajcie mi się cieplutko, pozdrawiam serdecznie z Wiednia i cóż, do następnego razu. Mam nadzieję, że następny odcinek będzie ciekawszy i bardziej wesoły. Czekam na Wasze
komentarze, kochani, nie dajmy się. Palu w górę, subskrypcja, dzwoneczek, żebyście nie zapomnieli o najbliższych odcinkach, żeby Was nic nie ominęło. I cóż, buziaczki. Pa, pa.